Chwała Bogu, bracia i siostry. Chcę serdecznie podziękować dla braterskiej rady tego zboru i kościoła za zaproszenie, z którego przyszło mi się skorzystać i niech Bóg błogosławi bracia. Ja mam nadzieję, że was nie zawiodę. Postaram się. Przyjechałem 4 września. Przyjechałem z mamą swoją, która została się w Bielsku-Białej, tam ze względu na swój wiek. Moja mama już ma 92 lat. Przyjechała ze mną, bo chciałem, żeby zobaczyła mojego brata, który tu jest obecny, swoją żoną Lucyną i córką Igą. Przyjechaliśmy wieczoro. On ją chciał zobaczyć i ona jego chciała zobaczyć. I moja mama ma 92 lata, ale jest przy swoim rozumie jeszcze. Sama się ubierze, jeszcze w miarę możliwości sama się umyje. I dziękuję Bogu, że jeszcze nasi rodzice są z nami. Kiedy przyjechaliśmy do Woli Piotrowej wczoraj, ja podzwoniłem do mamy, do Bielska i wiecie, co jej powiedziałem? Mamo, jesteśmy na miejscu. Proszę Cię, pomóż się za mnie. Bo ja muszę jutro stać przed ludźmi i chciałbym nikogo nie zawieść, żeby Pan stał koło mnie. Ona się modli za mnie, modli się za nas i póki ci Boże rodzice są z nami, będziemy Bogu wdzięczni. Ja mówię do mojej siostry Lidy, która mieszka ze mną tam w Stanach, mówię, Lida, wiesz, my chyba nie dociągniemy do takiego licznika. Chyba to jest niemożliwe, dlatego że rośliśmy troszkę na drugim fundamencie. Nasi rodzice mieli inny chleb, inne powietrze, inną wodę. A niestety my żyjemy troszkę w innym świecie, ale na ile Bóg da, ja właściwie to chcę polegać już na Bożą obietnicę, szanuj ojca i matkę. Jeżeli mamy tą obietnicę, ja myślę, że Pan Bóg przedłuży nam, będziemy dla Niego użytecznymi. Bracia i siostry, może zacznę od tego, że żeby Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, w którym służę. Od naszych braci i sióstr, kiedy odjeżdżałem, bardzo mnie prosili, gdzie będę, żeby przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Wiedzcie, że za oceanem macie wielu, wielu braci i sióstr, którzy naprawdę chcą służyć Bogu i Mu służą. Amen. Serdecznie pozdrawiali i tak samo ja już wspominałem Wiśle w niedzielę, że kiedy ja odjeżdżałem, to cały zbór się za mnie pomodlił, o co ja prosiłem. I tak samo pastorzy moi, którzy mi pomagają w pracy zborowej, tak samo włożyli na mnie ręce i pomodlili się za mnie i odprawili mnie w tą drogę. I tylko dlatego ja mam odwagę stać przed wami. Ja bardzo sobie to cenię i dzielę się z wami tym pewnie. Nie chciałbym za dużo uwagi zwracać na swojej osobie, bo nie jest to tak ważne, ale tylko parę słów powiem, że moja żona także i dzieci błogosławiły mnie w drogę. Ja dziękuję Bogu za moją żonę tak samo, dlatego że znam sług Bożych niektórych, którym trudno jest służyć, dlatego że jedna połowa nie jest 100% zgodna. Jeżeli jest taki hamulec, trudno jest coś zrobić na pracy pańskiej. Wiecie, moja żona, ja o niej bardzo mało mówię i w moich usługach, czy na internecie, czy gdzieś prawie nigdy nie usłyszycie nic. Ale tylko jedno powiem, że ona nigdy w mojej pracy, nigdy za tyle lat, w których ja pracuję dla zboru i dla Pana, ona nigdy mi żadnego żalu nie powiedziała, albo powiedziała, ciebie nigdy nie ma, albo ty późno przychodzisz, albo ty często wyjeżdżasz, a może zostaw, a na co ci to potrzebne. I to wystarczy. I to wystarczy. Ona nigdy tego nie powiedziała. I znam wielu sług Bożych, że żony ich rozumieją tą pracę. I jak kiedyś brat, mój przyjaciel powiedział, że ja jadę na pracę misyjną strzelać, a moja żona w poście modlitwie robi amunicję. I wtedy ta harmonia pracuje. Wtedy jest dobrze, kiedy nasze żony w poście modlitwie modlą się za nas i są dla nas błogosławieństwem. Ja Bogu bardzo, jestem wdzięczny za to, bo to jest bardzo ważne. Nie odpisywałem na forum na niektóre pytania na internecie, bo pytali ludzie, gdzie brat Waldemar, gdzie brat Dziędzie. Ja nie odpisywałem specjalnie, bo nie chcę, żeby za mną ludzie biegali. To jest omylne. To jest omylne. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele,
Nie biegajcie za ludźmi, bo się możecie rozczarować. I to bardzo. Dziękujcie Bogu za sług Bożych, jeżeli stoją na swoim miejscu. Przekazują wam Słowo Boże. No nie biegajcie za ludźmi, bo Bóg tego nie lubi. Pan powiedział, ja się podzielę ze wszystkim, z Królestwem Bożym, z błogosławieństwem, ze zdrowiem, z łaską, tylko z jednym się nie podzielę, z chwałą. Ona się należy Jemu. Amen? Jeżeli będziemy tak rozumieć, my się nie pomylimy. Będzie wszystko dobrze. Także będziemy ze Słowem Bożym. Ja bardzo Bogu dziękuję za słowo, które ja słyszałem już przez brata Tadeusza. Brat Tadeusz poszedł, jak to powiedzieć, zanurkował na metr, a ja chcę z wami zanurkować na 10. Dobrze? Pójdziemy głębiej. Proszę waszej uwagi. Będziemy mówić o ważnych rzeczach. Ktoś może sobie na kartce coś zapisać, pewne myśli, jeżeli chcecie. Chyba jest nagrywane, to możecie potem sobie to nabyć. Niech Bóg błogosławi, aby to słowo było dla nas błogosławieństwem. Błogosławieństwem. Zwrócimy uwagę na Pana i na Jego słowo, a wtedy nam wszystkim będzie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Idziemy do Bożego Słowa. Czas tak szybko leci. Ja czytam w dzisiejszy poranny czas. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesalonicenców, na którym oprę nasz wykład. Bracia i siostry, jest wykład albo lekcja i jest kazanie. Jest różnica między nimi. Kazanie jest w krótszej formie, przekazuje się nieco w drugi sposób. Lekcja i wykład jest w szerszej formie i można szerzej powiedzieć o tych rzeczach. Dlatego dzisiaj, jak to nazywam, jest wykład i lekcja. Możemy się zastanowić nad niektórymi rzeczami, które są niezbędne i bardzo potrzebne. Z góry przepraszam za mój leksykon, dlatego że, no wiecie, będąc tyle lat za granicą, trudno jest nieraz znaleźć słowo, które jest potrzebne, ale uważam, że zrozumiecie mnie doskonale. Czytamy pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, czwarty rozdział. I czytam trzeci i czwarty wiersz i na tych wierszach, na tych dwóch wersetach, jeżeli chcę powiedzieć, oprzemy nasze rozważenie dzisiaj do południa i po południu. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. I Hebrajczyków, te dwa miejsca, 12, 14. Hebrajczyków 12, 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bracia i siostry, ja będę dzisiaj mówił rano o uświęceniu. Mnie proszono już na forum Zielonogórskiego Zboru i ludzie na e-mail pisali do mnie, żebym ja coś powiedział na temat uświęcenia. To się nie da. Trzeba byłoby siedzieć koło komputera dużo czasu, a ja na to nie mam tyle czasu. Po prostu nie mam ze względów na obowiązki zborowe i międzyzborowe. Ale myślę, że dzisiejszy dopołudniowy, popołudnia sesja pomoże to nagrać w jakiś sposób i to się może pojawi na internecie. Ludzie mogą dostać odpowiedź na ten temat. Dlatego chciałbym powiedzieć, że usługa moja, czy wykład mój dzisiaj ma, w angielsku się mówi twofold meaning, to znaczy dwa znaczenia. Dwa znaczenia. Pierwsze to jest nauczyć was i siebie. Nauczyć was i siebie, albo siebie i was. A druga przyczyna jest ta, żeby można się podzielić z naszymi rodakami, którzy oczekują też jakiegoś słowa i proszą, żeby zawsze coś powiedzieć. Ja mówię do nich, kochani, nie mogę wam nic po polsku wysłać, dlatego że ja usługuję w zborze po angielsku cały czas i nie mam dysków ani usług na polskim języku. Widzicie, moja Biblia to tylko w Polsce ją używam, przywiozłem ze sobą, dlatego że nie ma możliwości takiej. Także myślę, że niech Bóg dopomoże, żeby i drudzy mogli z tego skorzystać. Słowo, które ja będę się z wami dzisiaj dzielił i w ogóle przez tą konferencję, jest ważnym słowem i chciałbym, żebyśmy zapomnieli oni i my, żebyśmy myśleli ja i dla mnie. Jak zawsze mówię, jeżeli ktoś przyszedł z grabiami coś na to nabożeństwo, wy coś nazbieracie, a jak z widłami, to nic nie nazbieracie. Dobrze? To jest taka zasada u nas i ja ją lubię praktykować. I ja dużo nieraz sobie nazbieram. Ale wiecie, bracia, kochani, że na wielki żal chcę powiedzieć, nieraz już chciałoby się
posłuchać importu. Tak bym chciał importu, a to cały czas eksport. Chciałbym się usiąść i posłuchać braci i troszeczkę samemu już posiedzieć się czegoś nauczyć. Ja cieszę się, kiedy Bóg braci używa. Między naszym braterstwem i naszą wspólnotą, wiecie, jest właśnie takie, u braci jest taka, można powiedzieć, zasada, że my lubimy, jeżeli kogoś Bóg używa. My bardzo to lubimy. Ja lubię, jeżeli kogoś Bóg używa. Dla mnie to jest cudowne, jeżeli kogoś Bóg używa. Ja nie mam zazdrości, jeżeli kogoś Bóg używa lepiej jak mnie. To jest dla mnie i dla nas błogosławieństwem. Przy czym, jak jestem przy temacie, brat Labocki William, nasz naczelny prezbiter, którego ja jestem zastępcą, i bracia, i wszyscy przekazywali wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Też, żebym nie miał tego na swoich plecach. Idziemy, kochani, do Bożego Słowa. Mówimy dzisiaj o uświęceniu. Ja nie wiem, jak na ile popularny lub na ile ten temat jest kontynuowany dzisiaj w Polsce, ale uświęcenie jest ważną rzeczą i on jest ściśle związany z tematem czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego Pan was przyjdzie. Jak mamy czuwać i co nam potrzebne do naszego czuwania? Co nam jest potrzebne? Uświęcenie nie jest popularnym tematem dzisiaj. Ja mówię w bardzo szerokiej skali. Uświęcenie, myśmy tu przeczytali, dążcie, taka jest wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się potrzebowali człowieczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać, w angielskim mówi się vessel, to znaczy naczynie swoje, czy ciało swoje w poszanowaniu lub uczciwości. I w Hebrajczyków mówi, że bez świętości, bez której nikt z nas nie ogląda Pana. Nie da rady żyć tak, jak popadło, jak się chce i oglądać Pana. To po prostu się nie zgadza ze sobą. My musimy, jak chrześcijanie, wieść święte i my jesteśmy normalnymi ludźmi, chciałbym powiedzieć. I są między nami wykształceni, wysoko wykształceni, średnio i bez wykształcenia. To nie ma znaczenia w zbawieniu. Absolutnie. Na podstawie Bożego to nie ma żadnego znaczenia. A uświęcenie nasze ma wielkie znaczenie. To ma wielkie. Ja nie mówię, że wykształcenie jest złą rzeczą. Nie. To jest dobre i potrzebne. Ale nie bazujmy się tylko na tym. Dlatego ja mówię dzisiaj o rzeczach, które nie są tak bardzo popularne. Wiecie, kochani, jak ja bym chciał być prorokiem lub cudotwórcą, to powstaje pytanie, czy na to jest wola Boża. Myślcie głęboko, co ja mówię. Powstaje na to, czy to jest wola Boża. Ale Boże Słowo mówi do mnie dzisiaj, że wola Boża jest, żebym ja miał święte życie. Amen? Wola Boża do każdego z nas, zaczynając ode mnie, kończąc na was. Wola Boża, abym ja miał święte życie. Co to jest uświęcenie, na temat którego tak mało dzisiaj słyszymy? Co to jest, bracia i siostry? To jest taka sfera życia, która czyni człowieka świętszym, czym on jest. Zapamiętajcie sobie, uświęcenie nasze to sfera naszego życia, która czyni mnie i ciebie świętszym, czym on jest. Ja chcę o tym powiedzieć. To nie znaczy, że my się mamy za świętych, to mało znaczy. Ja mogę się mieć za świętego do trzeciej potęgi, to nic nie da. Jaki ja jestem w oczach Bożych, jak on mnie widzi, jak ja przed nim chodzę. Uświęcenie to jest główna cecha potrzebna w życiu chrześcijanina. Uświęcenie, młodzi, starsi, bracia, siostry. Uświęcenie to jest główna cecha potrzebna w życiu chrześcijanina. Dlaczego? Dlaczego? I czytam. Dlaczego? I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów prosta tej księgi, albowiem czas blisko jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal się usprawiedliwia. A kto święty, niech się jeszcze uświęca. Ta księga jest księga ostatnich dni. I ten rozdział kończy tą księgę. 22 rozdział objawienia świętego Jana. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. Z tymi słowami kończy się Biblia. Tam parę wierszów niżej i z tym kończy się Boże Słowo. Kochani, te wersety odnoszą się do świętych, nie do grzeszników. Te wersety, które przeczytałem, odnoszą się do świętych ludzi. Absolutno nie do grzeszników. Idziemy dalej. Podejście do uświęcenia. Nasze podejście do uświęcenia. Ja bazuję to wszystko, mając na myśli, czuwajcie więc, bo nie wiecie, której godziny, którego dnia Pan wasz przyjdzie, jak my mamy czuwać. Bracia i siostry, tak jak są schody tutaj na tą kazalnicę, widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery.
Tak? Tak samo jest podejście do uświęcenia, jest podejście do Boga. Ja będę dzisiaj cytował, może niewiele, ale dosyć miejsc Bożego Słowa i czytam Izajasza 6,5 i wyznacie to miejsce Bożego Słowa. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludzi nieczystych warg, gdyż oczy moje widziały Pana zastępów. Wiecie, kto to powiedział? To powiedział prorok Izajasz. To powiedział mąż Boży. To powiedział mąż święty. Kiedy on się zbliżył do Boga, on zobaczył swoją nikczemność. My mówimy o głębokich rzeczach w ten poranny czas. On zobaczył swoją nikczemność. To nie mówił człowiek z ulicy. To mówił człowiek, który chodził z Bogiem. Biada mi, bo oczy moje widziały Pana zastępców. Ja jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam między ludźmi z nieczystymi ustami. Kochani, czym bliżej ja i ty przybliżamy się do Boga, tym więcej ty i ja widzimy swoją nikczemność. Czy wy rozumiecie, co ja mówię? Czym więcej przybliżasz się w obecności Bożej do Boga, tym więcej zrozumiewasz i widzisz swoją nikczemność, kim ty jesteś. Czym więcej światła, tym więcej widzimy swoje niedostatki. Amen. To jest 100%. Niech się nie chlubi żadne ciało przed obliczem Bożym, bo nie mamy czym. Bo nie mamy czym. Tym więcej. Ja cytuję miejsce Bożego Słowa. Wiecie, Bóg się nikim nie pochwalił i nikogo nie chwali. Ale jednym człowiekiem się pochwalił, to jest Ijobem. Prawda czy nie? Bóg się pochwalił człowiekiem. I co ten człowiek mówi? Co ten Ijob mówi? Mówi tak. 42 rozdział, 5, 6 wiersz. Tylko ze słyszenia widziałem o tobie. Znaczy o Panu. Lecz teraz moje oko ujrzało cię, jak ja cię zobaczyłem. Przetoż odwołuję słowa moje i kajam się lub pokutuję w prochu i w popiele. Gdy człowiek wchodzi w obecność Bożą, w świętość Bożą, on może siebie zobaczyć zupełnie w innym świetle. Apostoł Paweł, gdy pisał, gdzie brat już tutaj czytał, z tej księgi, z tego listu, 7,24 do Rzymia, napisane, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To mówili ludzie, którzy byli blisko z Bogiem. Za tym stoją głębokie myśli. Ludzie, którzy żyli blisko z Bogiem. Drodzy, z Bożego Słowa my widzimy, że wrogowie Boży zawsze byli samosprawiedliwi. Oglądajcie Biblię od początku do końca. Kto był przeciw Boga? Kto był przeciw ludu Bożego? Kto był przeciw wszelkiego dobra? Oni zawsze byli self-righteous. To byli ludzie, którzy byli samosprawiedliwi. Zawsze się usprawiedliwiali, ja w porządku, ja mnie Bóg lubi i tak dalej. Zawsze oni byli samosprawiedliwi. To byli wrogowie Boży. Człowiek wysokiego mnienia o sobie, on nigdy nie będzie kandydatem do uświęcenia. My jesteśmy dzisiaj na ważnej lekcji. Człowiek, który o sobie ma wielkie mnienie lub o sobie wysoko myśli, on nie będzie nigdy kandydatem do Bożego uświęcenia, a ono nam potrzebne do zbawienia. Ja udokumentowałem to Bożym Słowem. Świętości, bez której nikt nie ogląda Pana. Wiecie, jak ja dzisiaj patrzę, quote i unquote, czy jak to powiedzieć, w cudzysłowie mówiąc, świętych w niektórych miejscach, to sobie myślę, jak tych świętych dać do nieba, to niebo się zawali. Po prostu koliduje się jedno z drugim. Niezgodne życie z Bożym Słowem. My jesteśmy, to jest list od Boga dla nas. To jest list od Boga dla nas, jak mamy żyć. I my musimy być posłusznymi Bożemu Słowu. Za wszelką cenę. I staramy się to czynić. Tak? Ale kto może dogodzić Bogu? Ten człowiek, który jest uniżony, który jest pokorny, który o sobie wiele nie myśli, który zawsze widzi swoje niedostatki. Kochani, bracia i siostry, czy wy widzicie swoje niedostatki? Bo ja swoich aż za dużo widzę. Ja czasem aż sam się nie lubię, samego siebie. No czemu ja nie mogę być lepszy? Apostoł Paweł mówi, ja karcę, ciało swoje podbijam, ja to nie lubię i to nie lubię. Wiecie, jak zbliżamy się do Boga, my to wszystko widzimy. Kiedy zbliżamy się do Pana, my zawsze widzimy, jak ja w Wiśle zeszłej niedzieli usługiwałem. Gdy zbliżymy się do Boga w poście i w modlitwie, wejdziemy na osobności w obecność Bożą, kiedy niebo bliżej nas, nieżeli ziemia, wtedy my rozumiemy o sobie troszkę inaczej. Kto mnie rozumie, co ja mówię? To są rzeczy bardzo ważne. To nie są bajki.
Jeżeli niebo na modlitwie jest bliżej, jeżeli ziemia, wchodzimy w społeczność z Duchem Świętym i z Panem, my wtedy rozumiemy. I ten człowiek, który o sobie nie myśli wysoko, ale on zawsze widzi, że on może ubogacić się w Panu. Jemu Panu potrzeba Pana, jemu potrzebna łaska, jemu potrzebne oczyszczenie. On ma potrzebę uświęcać się zawsze. Ta instrukcja dzisiaj jest dla mnie pierwszego i dla nas wszystkich. To dla wszystkich nas. Ja chcę też powiedzieć, że przed napełnieniem naczynia zawsze musi nastąpić wypróżnienie, wylanie czegoś. Jeżeli coś chcemy zgotować, my wylewamy, co było tam, myjemy to naczynie i nalewamy w niego coś świeże. W takim samym sposobem działa Bóg z nami. Żeby z nami coś zrobić, trzeba nas wypróżnić. Trzeba, żeby z naszych kieszeń, cudzysłów, i z naszego serca wyszły rzeczy, które się jemu nie podobają. Dopiero on może napełnić. Ludzie, którzy nie żyją godnie Słowa Bożego i szukają daru Ducha Świętego, oni ich znajdą, tylko nie te, co trzeba. Duch Święty nigdy się nie zbliży do człowieka, jeżeli naczynie nie jest czyste. Tego być nie może. To jest przeciw Bożemu Słowu i Bożym zasadom. Tego nigdy być nie może. Dlatego, moi miłowani, to jest Boża zasada. I musi nastąpić to wypróżnienie. Przed uświęceniem musi nastąpić oczyszczenie. Wy słyszycie na ten temat usługi w waszych zborach? Czy ja was nie chcę być dla was zabawnym śpiewakiem. Chcę mówić wam o ważnych rzeczach. Wiecie, wszystko to, co nas jedna z Bogiem, jest w Chrystusie Jezusie. Ja chcę to dokazać, pokazać, udokumentować. 1 Koryntów 1,30. Wszystko, co jedna ciebie i mnie z Bogiem, jest w Jezusie Chrystusie. Nie staraj się swoimi uczynkami za dużo czynić, bo może to nawet poszkodzić. Ja często mówię naszym tam ludziom, którzy się nawracają lub naszym wierzącym, że nie starajcie się uczynkami za bardzo Bogu dogodzić. Dlatego, że uczynki są rezultatem naszego zbawienia, dobre uczynki, a nie uczynki pierw. Pierw nasze zbawienie, a potem dobre nasze uczynki, które są rezultatem zbawienia, oczyszczenia, odnowienia własnej w Duchu Świętym. 1 Koryntów 1,30. Proszę. Ale wy dzięki Bogu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Alleluja. Wszystko, co potrzeba dla ciebie i dla mnie, jest w Chrystusie Jezusie. Co jedna nas z Bogiem, jest w Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi w 1 Koryntów 1,30. My widzimy naszą potrzebę w Chrystusie. Ja widzę swoją potrzebę w Chrystusie. My widzimy swoją potrzebę w Chrystusie. Wiecie, grzesznik poznaje się z Chrystusem przez pojednanie z Bogiem. Nie zapomnijcie o tym. Przez pojednanie Bogiem następuje znajomość grzesznika z Jezusem Chrystusem. To jest ważna zasada. To przychodzi przez zasługi Golgockiego krzyża, nie przez moje, ani przez twoje. Kiedy on pokutuje, to Pan go oczyszcza, przeradza go i to nam pomaga. No to nie wszystko. No to nie wszystko. Ja nie znam waszych serc, nie znam kontyngentu, nie wiem, z jakich zborów jesteście, kto na jakim poziomie duchowym tu przyjechał, ale różnicę chcę powiedzieć między usprawiedliwieniem i uświęceniem jest różnica. Jest wielka różnica, będę mówił. Usprawiedliwienie jest potrzebne dla grzesznika. A grzesznik jest winny we wszystkim. We wszystkim. My wszyscy byliśmy winni. Jak ja bym dzisiaj powiedział, bracia i siostry, podnieście ręce, kto nie był winny. Ja myślę, że nikt by się nie znalazł. My wszyscy byliśmy urodzeni w grzechu i w grzechu poczęła nas nasza mama. Tak napisane. I wszyscy musieliśmy znaleźć Boga w naszym życiu. Mój tato był pastorem małego zboru, dawno, dawno. Ale to nie znaczy, że ja byłem zbawiony. U Boga, ja często powtarzam, nie ma wnuków. Bóg ma dzieci. Wnuków nie ma. I musiał być taki okres, kiedy ja osobiście musiałem się spotkać z Jezusem Chrystusem. Dlatego usprawiedliwienie jest potrzebne dla grzesznika. I każdy grzesznik jest winny. My wszyscy jesteśmy. Poczucie winy to straszna rzecz. Wiecie, kiedyś u nas w New Jersey, w stanie, i tam jest takie miasteczko, South River, południowa rzeka, głosił mój przyjaciel Słowo Boże. I wszedł człowiek, ja to wspominałem, wszedł człowiek na nabożeństwo, i posłuchał tam w końcu, i gdy już brat przyszedł do modlitwy, on powiedział,
podeszedł i powiedział, przebaczcie mi moją winę, bo jak nie, to ja mam leworę w kieszeni, ja was wszystkich poszczelam. Okazuje się potem, że ten człowiek w 60-tych latach był w Wietnamie i zabijał dzieci, zabijał mężczyzn i kobiet i tak dalej. I on z tym nie mógł żyć. Poczucie winy to jest straszna rzecz. Jeżeli człowiek ma te poczucie winy i Duch Święty osądza, ja bym nie chciał to żyć, to jest męczenie same, to jest straszna męka. I on, nie można go było uspokoić. Ktoś tam pozwonił w policję, policja przyjechała, człowieka zabrała, bo nie wiadomo, co u niego w kieszeni jest. Poczucie winy. Na nas leżała wina. No Syn Boży uwolnił nas od tej winy. Halleluja. I nie musimy się męczyć. Możemy być wolnymi. To jest cudowne. My wszyscy byliśmy winnymi. Kto mniej, kto więcej, ale wszyscy byliśmy winnymi. Kiedy my przychodzimy do Jezusa Chrystusa, On zdejmuje z nas winę. On zdjął ze mnie winę. Halleluja. On zdjął z ciebie winę. Chwała Bogu za to. Jedna kobieta uwierzyła, ale ona troszkę była na wadze, ważyła 100 kilogramów. I gdy Pan się dotknął jej serca i ją zbawił, to ona czuła się, jak ważyła 15 kilo, poleciała na wagę szybko się ważyć, bo mówi, to coś nienormalne. Ja się czuję taka lekka. Ona na wagę, a tam 100 kilo. Wy rozumiecie, o co chodzi? Poczucie winy. Poczucie winy to jest straszna rzecz. No Pan ją zdejmuje. Alleluja. Ja jestem Bogu wdzięczny. Ja mówię do was z odwagą i świętą odwagą. Poczucie winy, niedobra rzecz. Jeżeli Duch Święty was sądzi w czymś, jeżeli Duch Święty sądzi was za waszą przeszłość i wyście tego nigdy nie zrobili, zróbcie to. Wyznajcie to. Znajdźcie braci. Znajdźcie pastorów, mężów Bożych, którzy zostawią to między nimi a Bogiem i wami. I wy wejdziecie nie tymi ludźmi z zgromadzenia, którymiście przyszli. Niedawno, dwa tygodnie temu, jedna siostra z naszego młodzieżowego chóru przyprowadziła Amerykankę do naszego zboru. U nas zbór duży. Ja widzę, wszyscy się rozeszli, już wieczór, niedziela, 9:00, widzę, stoi salamita i kłoni Amerykanka, dziewczyna może 19 lat, taka ładna panieneczka. Ja mówię, a co wam trzeba? No my chcemy z pastorem porozmawiać. Dobrze, zeszliśmy do biura. I siedzieliśmy tam może do 10:00, całą godzinę. Ja słucham, o co chodzi. Ona do mnie mówi, ta Amerykanka, pastorze, ja pochodzę z katolickiej rodziny. Moi rodzice katolicy, ja też jestem katolicką, ale ja nie znajduję to, czego moje serce szuka. Ja nie znajduję to, co ja chcę znaleźć. I ja idę po religiach i szukam to, co ja chcę znaleźć. Ja mówię, Nancy, stop right here. Stop tutaj. Już robisz wielką pomyłkę. Nie szukaj odpowiedzi w religiach, bo zajdziesz w bagno jeszcze więcej. Szukaj Boga w swoim życiu. Szukaj Zbawiciela w swoim życiu. I mówię, a na dodatek ci jeszcze coś powiem. To nie przypadek, że popadłeś do nas do zboru. I ode mnie nic nie oczekuj. To nie przypadek. Po całej godzinie myśmy skłonili kolana w moim biurze. I Duch Święty napełnił jej serce. I polały się łzy z tych młodych policzków. Wszystko poszło na dół. I ja zobaczyłem, jak Duch Święty zaczął nad nią pracować. I ja musiałem już odjeżdżać. I już dostałem od niej dwa e-maile. Ona pisze, to jest niesamowite, co ja przeżywam. Ja jestem inną osobą. Ze mnie wszystko zeszło. Ja nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe. Bracia i siostry, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa i przychodzimy szczerze, On zdejmuje z nas nasz ciężar i naszą winę. I z tyłu wszystko jest czyste. Alleluja. Tego człowiek zrobić nie może. To robi Syn Boży i Jemu tylko chwała. Jemu tylko chwała. Amen. I będziemy o tym pamiętać. Wiecie, ludzie, może nie wszyscy to rozumieją, ale tak jest. Winę zdejmuje Syn Boży. Jest wina, jest różnica między krzyżem a brzemiem, czy jarzmem. Jest różnica. Ludzie to mieszają. Jeden brat wziął sobie jarzmo, szukał żony po wszystkich zborach. Objeździł wszędzie, szukał żony. I znalazł sobie. Znalazł sobie z adwentystów i się ożenił. I wziął sobie z adwentystów tam i tak dalej. I ona zawsze w niedzielę mu jakimiś żeleziakami stukała. Cały dzień. Garkami stuka, coś robi w niedzielę. Nie idzie. Sobota, święty dzień. Znalazłeś brzemię? Nieś go teraz. Znalazłeś brzemię? Nieś go teraz. No krzyż daje Pan. No krzyż daje Pan. No On pomaga Jego nieść dla nas. Amen. Krzyż Pan pomaga nieść dla nas. A brzemię nieraz my sobie sami znajdziemy. I stękamy potem.
Tak dobrze, żebyśmy byli zdrowymi chrześcijanami i rozumieli nasze chodzenie z Paniem. Poczucie winy to jest straszna rzecz. Poczucie winy. Judasz sprzedał Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, jak się skończyło jego życie. Co to było? Poczucie winy. Sprzedał krew niewinną. Sprzedał krew niewinną. W czasie wojny jeden człowiek powiedział Niemcom, że tam partyzanci w lesie są i oni się tam chowają. Poszli Niemcy i wszystkich ich złowili i na oczach jego wszystkich powieszali. Pozabijali na oczach jego. Ten człowiek latami się męczył. Poczucie winy. Ja wam tylko przykłady daję. Poczucie winy. On latami się męczył. On nie miał snu. Te twarze, ci ludzie, którzy oni zabijali, przed jego oczyma było cały czas to wszystko. Poczucie winy. Jak dobrze, gdy my przychodzimy pod krzyż z naszą winą. W angielskim języku jest pieśń Burdens are lifted at Calvary. Znaczy, ona jest w polskim, zdaje się, jest w polskim też ta pieśń, że już nawet nie wiem, jak ona w polskim była w jedynej pieśni wtedy, że ciężary moje są zdjęte przed Golgotą. Pod Golgotą wszystkie moje ciężary są zdjęte. Bracia i siostry, za pieniądze się tego nie kupi. To daje Syn Boży. Kiedy szczerym sercem przychodzimy do Niego, mówimy dzisiaj o uświęceniu, nasze chodzenie w świętości, jak dobrze żyć i być takim wolnym. Dlatego niech nam Bóg dopomoże. Straszne jest mieć poczucie winy. Jak ja czegoś nie robiłem, to nie znaczy, że ja nie jestem winny. To drugie stwierdzenie. Ktoś powie, a co ja zrobiłem? Ja nikogo nie zabiłem. Ja nikogo nie okłamałem. Jesteś grzesznikiem. Ja mogłem nikogo nie zabić i bardzo fajnie żyłem, nikogo nie okłamałem, nikogo nie oszukałem, nie piłem, nie paliłem. Ja jestem grzesznikiem, dopóki nie spotkam się z Jezusem Chrystusem. Alleluja! Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja muszę spotkać się z Nim. My wszyscy winni w grzechu. Rodziliśmy się, jak powiedziałem, i wszyscy jesteśmy winni. Ale ja mam dobrą wieść dla was i dla siebie. Pan Jezus zdejmuje z nas winę i usprawiedliwia nas. Chwała Bogu za to. On usprawiedliwia i zdejmuje winę. Wy wiecie, usprawiedliwienie jest potrzebne dla grzesznika, a uświęcenie jest potrzebne dla wierzącego człowieka. Widzicie tą różnicę? To trzeba rozróżnić. Usprawiedliwienie dla grzesznika, który potrzebuje Syna Bożego i zbawienia. A nam już, którzy jesteśmy w wierze, potrzebne jest uświęcenie. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. To do mnie pierwszego. Kochani, do mnie pierwszego. Ja się muszę uświęcać każdy dzień, aby Go spotkać. Czuwajcie, bo nie wiecie. Jeżeli On przyjdzie, a ja nie żyłem, jak On miał żyć, ja Królestwa Bożego mogę nie zobaczyć. Ja chciałbym też powiedzieć, że usprawiedliwienie odnosi się do naszej przeszłości, jak wierzących ludzi. A uświęcenie nasze jest do teraźniejszości i do przyszłości. Zrozumcie, o czym mówię. Uświęcenie to jest constant, ciągła praca nad samym sobą. Każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień. Teraźniejsze i przyszłość. Usprawiedliwienie było w przeszłości. Uświęcenie teraz i na przyszłość. Ja chcę powiedzieć, że usprawiedliwienie jest aktem Bożego miłosierdzia. Tylko tak. Jest aktem Jego łaski i musimy Jemu dziękować. Uświęcenie nasze czy w Panu, ono jest równe, tak powiedzieć, procesie naszego wzrostu w łasce. Rośniemy w łasce i uświęcamy się Nim. Uświęcamy się Nim. 1 Piotra 1,14. 1 Piotra 1,14. Choć wy to słowo znacie, ale ja zacytuję. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętość jest cechą Boga. I dzieci Boże powinny nosić cechę Bożą na sobie. One powinny starać się, żeby być świętymi. Ja bym chciał powiedzieć, że zbawienie dotyczy duszy człowieka, nasze zbawienie, które Pan nam daje. Ono dotyka naszej duszy, odnosi się do naszej duszy. Uświęcenie odnosi się do całego człowieka. Zapomnijcie, ja to powtórzę. Zbawienie odnosi się do duszy. Dlaczego? Dlatego, że nasza dusza podobna jest na Boga. Ona nigdy nie umiera. Tylko są dwa pytania. Jedno pytanie. Gdzie ona będzie? Czy z jednej strony, czy z drugiej? Wybór należy od nas.
A uświęcenie odnosi się do samego, do całego naszego człowieka. Pierwszy Tesaloniczenców, ja już nie cytuję dla zachowania czasu, aby duch i dusza i ciało były zachowane bez mazy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, brat napominał tutaj Tadeusz. Dlatego, kochani, my z naszymi braćmi i z naszą słowiańską dość dużą wspólnotą, gdzie my jesteśmy, uważaliśmy, dalej uważamy. I dzisiaj słyszymy to bardzo często, jeśli z ludźmi rozmawia. A co ty mi będziesz mówił? Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. Ja wiem, że on patrzy na serce, ale nie tylko na serce, on też patrzy na twarz. Prawda? I my możemy dokazać to Słowem Bożym, że Bóg patrzy na twarz. Bóg patrzy na nasz zewnątrz i na naszą wewnątrz. Brat Tadeusz powiedział, ja się z nim nie zmawiałem. Ja tylko potwierdzam, co brat mówi. Bóg patrzy na całą naszą istotę. Czy jeżeli idziemy miastem, czy w pracy, czy ludzie mogą powiedzieć, to idzie chrześcijanin lub chrześcijanka, czy oni mogą to po nas powiedzieć? Jeżeli rozmawiasz, czy oni mogą powiedzieć, że ty jesteś jakimś innym człowiekiem? Twoje słowa są inne, prawda? Dlatego my jesteśmy przeciw 100% dzisiejszej nauki, że Bóg tylko patrzy na serce. Tak? Ja wiem, że On patrzy na serce. Dlatego, wiecie dlaczego On patrzy na serce? Bo to serce schowane głęboko, jego nikt nie widzi. To lekko powiedzieć, bracie, siostro, Pan patrzy na serce. Nikt nie widzi. Ale jakby serce było na głowie, to by ludzie tak nie mówili. A? Rozumiemy się, nie? Jakby serce było na głowie, nie usprawiedliwialiby się, Bóg patrzy na serce. By patrzeli, Bóg na wątrobę patrzy. Wtedy, wiecie? Także dawajcie, będziemy sprawiedliwi sami z sobą. Nie będziemy się okłamywać, będziemy chodzić przed Panem jak dzieci miłe. Jak to powinno być. Jak przyjemnie i jak dobrze. Tak, Bóg patrzy na serce, ale On też patrzy, co my robimy. On widzi, gdzie moje oczy patrzą. On widzi, gdzie moje nogi idą. On widzi, co moje ręce robią. I on widzi, co mój język robi. Poszedł ojciec z synem kraść kapustę. I ojciec na lewo, na prawo, do tyłu i nożem do worka kapustę. A chłopczyk biedny stoi i mówi, tata. A mówi, jeszcze w jedną stronę nie popatrzyłeś, gdyś do góry nie popatrzał. Toż popatrz do góry. Popatrz do góry. Te oko, które patrzy na całą ziemią, ono wie, co ty jutro będziesz myśleć. My takiemu Bogu służymy. Amen. Takiemu Bogu my służymy. Jeżeli chodzimy w takiej świadomości, fajnie jest służyć Bogu. Ja do naszych, szczególnie do naszych młodych, ja z młodzieżą bardzo blisko pracuję w swoim zborze, w ogóle my pastorzy u nas tam. Ja mówię, kochani, młodzi, a nawet wierzący, jeżeli ja jestem chrześcijaninem tam, gdzie mnie nie widzi moja żona, mój pastor, mój mąż, mój ojciec, jeżeli ja jestem tam chrześcijaninem, I'm doing okay. Ze mną wszystko w porządku. Rozumiemy się? Bardzo lekko być na konferencji wierzącym. W zborze, fajnie się ubierzemy, Biblia pod rękę. Nie ma problemu. A jeżeli ja jestem wierzącym tam, gdzie mnie nikt nie widzi i chodzę z Bogiem tam, gdzie mnie nikt nie widzi, ja wiem, że to jest wola Boża. Ja chodzę przed Nim w świętości, w strachu Bożym i Bóg mnie błogosławi. Alleluja. To są ważne rzeczy. Nie zapomnijcie tego, o czym dzisiaj mówimy. O czym dzisiaj mówimy. Tak, Bóg patrzy. On wymaga od swoich dzieci, aby duch, dusza i ciało były uświęcone w całej pełni na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja chcę powiedzieć, że to jest Ewangelia. Amen? Możecie powiedzieć amen? To jest Ewangelia. Ja wam coś powiem, że my głosimy Ewangelię, ja już nieraz mówię, bezkompromisowo. Nas nie obchodzi, czy się komuś podoba, czy nie. My chcemy się Jemu podobać. My chcemy się Jemu podobać. I zborów naszych dużo i wielkie, i młodzieży dużo. I trzeba już chyba ludzie rozszerzać znowu. Chodźcie w woli Bożej. Nie trzymajcie ludzi w zborach przez system. Będziemy się sami okłamać. O, trzeba dać im trochę wolności, bo uciekają. Nie pouciekają, jak Duch Święty będzie pracować nad ichnymi sercami. Nie pouciekają. Wierzcie mi. Nie pouciekają. Będą służyć Bogu. Stójcie na kolanach i módlcie się za dzieci, za wnuków. Nie pouciekają. Pan ich wszystkich przyprowadzi. I oni będą zbawieni. A system ich zgubi i my z nimi możemy przepaść. Niech Bóg nas od tego broni. Niech Bóg nas od tego broni. Dlatego, kochani, apostoł Paweł pisał, zawsze w swoim liście czytamy, apostoł Paweł pisał,
swoje listy zaczyna do świętych. Prawda? Do świętych. Ja dzisiaj przyjechałem do świętych w Puławach. W Woli Piotrowej, przepraszam. Przyjechałem do świętych w Woli Piotrowej. Wiecie, dzisiaj jest tak, że tylko o świętych mówią tych, co w grobie już leżą. No co? Biblia mnie uczy do świętych żywych. Ja przyjechałem do was żywych, świętych, do kościoła wybranego, omytego, dzieci bożych. Ja do świętych przyjechałem. Popatrzcie, jaka to różnica. Jak dzisiaj diabeł okłamał ludzi? Jak dzisiaj diabeł okłamał ludzi? My jesteśmy świętymi, wybranymi w nim przed założeniem świata. Aleluja! Trzymajcie mocno swoje wybranie. Trzymajcie mocno swoje wybranie. Wy wiecie, jest dzisiaj bardzo dużo ludzi religijnych w nasze dni, ale niestety oni wierzą w świętych martwych, a Biblia o tym nie mówi. Wiecie, że grzesznik ma do czynienia ze swoim Zbawicielem, tak? Ale ludzie już zbawieni mają więcej do czynienia jak z Zbawicielem. Oni mają do czynienia z kapłanem, który wstawia się za nimi. Ja nie będę już czytał, bo zaraz będzie 12 godzina. Nie wiem, ile czasu mamy. Tu mi brat Czesław zielone światło pokazuje, ale nie chcę was... Kochani, nie będę was dużo zatrzymywał, ale chcę też i nie zamęczyć was. Wiecie, kiedyś brat Moskalenko powiedział takie słowo, misjonarz w Południowej Ameryce, on umarł na polach misyjnych i tak dalej. Powiedział, lepiej nie dokarmić, jak przekarmić. Rozumiecie? To jest dobre powiedzenie. Lepiej nie dokarmić, jak przekarmić. Postaramy się, zrobimy co możemy. Hebrajczyków 8, Hebrajczyków 12, Hebrajczyków 9, Hebrajczyków 10. To wszystko pokazuje, że mamy kapłana, my jak wierzący ludzie, nie tylko Zbawiciela. Kapłana, który wstawia się za nami, wstawia się za tobą, wstawia się za mną. Proces uświęcenia ciasno jest powiązany z zamiarem naszego serca. Rozumiemy się? Czy moja polszczyzna zrozumiała? Uświęcenie ciasno powiązane z zamiarem mojego serca. Jakim zamiarem? Ja chcę Jemu ugodzić. A jeżeli chcecie Jemu ugodzić, to od razu wam powiem, że przyjaciół wielu mieć nie będziecie w tym świecie. Halo? Nie chcę być jak ten Amerykanin, co krzyczał halo cały czas, żeby mnie tutaj nie wyłączyli ze zboru. Ale wiecie, proces nasz związany ściśle z naszym Panem. To są poważne rzeczy. Bardzo poważne rzeczy. My, zamiar naszego serca jest, aby ugodzić Bogu. Jeżeli chcemy Jemu ugodzić, przyjaciół, dużo nie ujedziemy. Droga siostro młoda, jeżeli jesteś w szkole, studiujesz lub w technikum i ugodzisz Bogu, od razu ci powiem, że będziesz mieć opozycję. Jeżeli jesteś w zborze i chcesz naprawdę Bogu ugodzić, w swoim własnym zborze będziesz mieć opozycję. Ja nie mówię o fanatyzmie, ja mówię o ugodzeniu Bogu i wypełnieniu woli Bożej. Tak jak On chce. Rozumiemy się? Spróbujcie i zobaczycie, piekło powstanie przeciwko was. Jak zaczniecie Bogu służyć tak, jak On chce, piekło powstanie przeciw was. Ale mam dla was dobrą wieść. Nie bójcie się, Pan Jezus powiedział, jam zwyciężył świat. On pomoże. On będzie z wami. Jeżeli On z nami, kto przeciwko nam? Mamy wielką twierdzę i nadzieję w naszym Bogu. Bracie, siostry, jedynym podejściem do uświęcenia naszym jest, jedynym z podejść jest, jeżeli ja mogę powiedzieć, nasza uniżenie nasze, pokora nasza przed obliczem Bożym. I chciałbym, żebyśmy też o tym pamiętali. Pokora nasza, uniżenie nasze. Dzisiaj na ten temat bardzo się mało słyszy. Ja w Wiśle powiedziałem też na ten temat, na temat tej pokory, że pokora, zrozumcie, o czym mówię, pokora wstręt czyni grzechom wielkim. Tak jest napisane. Dalej. Pokora prowadzi do uniżenia ducha. Bracia i siostry, nurkujemy głęboko dzisiaj. Uważajcie to, co mówię. Pokora prowadzi do uniżenia naszego ducha, a uniżenie naszego ducha prowadzi nas do skruchy. Do skruchy. Ja wstałem dzisiaj rano na modlitwę. Ja nie wiedziałem, że tak będzie. Czytałem Boże Słowo. Ja wszedłem w taką obecność Bożą i właśnie przeszedłem z pokory w skruchę. I kiedy człowiek czuje obecność Bożą, nasz duch skrusza się przed obliczem Bożym. Kiedy Bóg dotyka twoje serce, ty z suchymi oczyma siedzieć i ani modlić się nie będziesz. To jest niemożliwe. Kto mnie rozumie, co ja mówię?
Jeżeli wejdziesz w obecność Bożą, twoje oczy nie będą suche nigdy. Ja nie mówię o pogrzebie. Ja mówię o obecności Bożej. I w radości Ducha Świętego będą radosne łzy. I będziemy wielbić Pana. Kto mnie rozumie, co ja mówię? Już trochę mniej. Kochani, to są wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. I powinniśmy o nich wiedzieć. Skrucha potrzebna nam, żeby wejść w obecną Bożą. I idziemy dalej. Że Bóg dopomoże nam, żebyśmy skończyli w czasie. Pierwszy stopień do uświęcenia, jaki chrześcijanin ma, to jest oddzielenie od świata. Pierwszy stopień. To był wstęp. Ktoś powiedział, pastorze, jak wstęp tyle czasu, to ile tu będziemy siedzieć? Jeszcze niedługo. Postaram się skończyć. Pierwszy stopień do uświęcenia jest oddzielenie od tego świata. Dzieci Boże, ja dużo na ten temat mówić nie będę. I ten pierwszy stopień musi być uczyniony nie przez Boga, przez nas. Przez nas. Oddzielenie od tego świata. Jak Pan mnie zbawił właśnie w Polsce, to i wielu was może to zaświadczyć, odcięło się od razu wszystko. I koledzy, i wszystko, co z tym związane. Od razu, od razu. Bóg dał nowych kolegów, nowe koleżanki, nową młodzież, nowy zbór. Kto mnie rozumie, co ja mówię? Bóg wybrał nas i oddzielił. Bóg wybrał naród izraelski i powiedział do Mojżesza, ja was oddzieliłem, abyście byli dla mnie szczególnym narodem. Tak jest? I on nas wybrał, abyśmy dzisiaj mogli być oddzieleni. Znajdziecie, jest takie słowo w angielskim języku forbidden fellowship. Zakazane, zabroniona społeczność. I Nowy Testament to dla nas mówi. Ja nie mówię o dziwactwie, ja mówię o rzeczach bardzo ważnych. Pierwszym stopniu do uświęcenia jest nasze oddzielenie od tego świata. Są rzeczy, których ja nie mogę po prostu praktykować. Ja nie mogę, bo Bóg mnie wyrwał z tej ciemności i oddzielił mnie do swego królestwa ze swoim narodem. Jak ja mogę do tego błota z powrotem wracać? Rozumiemy się, o co mówimy? O czym idzie mowa, prawda? I to jest potwierdzone Słowem Bożym. Słowem Bożym. Na dzisiejszy czas świat stał się kościelny, a Kościół stał się świecki. Dzisiaj troszeczkę tak te zęby się zaszły, wiecie? I Biblia jasno na ten temat mówi. My bardzo głęboko na ten temat uczymy. Od Kalifornii do stanu Massachusetts. Od jednego brzegu do drugiego to samo zbory uczą. My jesteśmy oddzielonym narodem dla Pana. My jesteśmy normalnymi ludźmi, chodzimy do szkół, do uniwersytetów, do pracy, to, tamto. No są rzeczy, które my nie możemy. Jest granica, której my nie możemy przestąpić. Nam Boże Słowo nie daje prawa. Dlaczego zbory oziębły? Dlaczego nie ma daru Ducha Świętego? Dlaczego Duch Święty nie działa? Bo zjednało się wszystko. I Bóg tej pieczęci swojej nigdy nie postawi na to kościelnictwo. Nigdy. Ani u nas, ani u was. Możemy krzyczeć, aż będziemy czerwoni na twarzy. Nic nie będzie, jeżeli przestąpione są zasady Bożego Słowa. Nie będzie. Dzisiaj już młodzież nawet zaczyna, aj, no tam chłopak się trafił, dziewczyna chce się, już wiek trzeba się żenić, że trzeba świeckiego. Nie masz prawa. I ja nie mam prawa. Iść za świeckiego, za mąż się, albo się żenić. Powiedział kiedyś Billy Graham. Siostro, jak ty wyjdziesz za świeckiego, to diabeł będzie twoim teściem. Nie zapomnij. Nie zapomnij. Dlatego apostoł Paweł mówi w Panu. W Panu. Ja do naszych sióstr mówię, choć to nie temat. Siostry, jak wasze się przybliżają lata trochę, jak do pokoju, tam parę, tak wiecie co? Post i modlitwa. Post i modlitwa. I jak Bóg wam da księcia, to wy takiego nie znajdziecie. Jeżeli my czynimy z Bogiem wszystko, On reguluje wszystko, nie tylko sprawę naszego serca i nasze życie na tej ziemi, w Jego rękach. Alleluja. Chwała Bogu. I małżeństwa szczęśliwe, i rozwodów nie ma, i Bóg błogosławi, i rodziny szczęśliwe. To jest nasze życie chrześcijańskie na tej ziemi. Alleluja. Chwała Bogu. Idziemy dalej, kochani. Słowo jest ważne. My jesteśmy Bożą własnością. Ja już nie cytuję nas dla skrócenia czasu do Hebrajczyków i do pierwszego Piotra list, że jesteśmy Bożą własnością. Słowo Kościół, ekslezja, to jest oddzielony, lub w oryginale napisane jest oddzielony dla Boga naród. Ekslezja. Oddzielony dla Boga naród. Wy wiecie, w przybytku Bożym były oddzielone naczynia dla służby Bożej, prawda? Te naczynia były złote, srebrne, z drogich metali. Tak? My to wszystko czytamy.
Uważajcie, co chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że świętości w złocie nie było, ani w srebrze, ani w tych drogocennych metalach świętości w tym nie było. Bo z tego złota kobiety miały kolczyki i łańcuchy i różne ozdobienia i tak dalej. Tam świętości nie było. Ja wam powiem, w czym zajawiała się świętość. Od chwili, kiedy te naczynia zostały oddzielone do przybytku Bożego, one stały święte. Podkreślam. Od chwili, kiedy te naczynia zostały oddzielone do użytku w Bożym przybytku, one stały świętymi i nikt nie miał prawa ich używać. A jeżeli używał, to wyszła ręka na ścianie i pisała. Amen. Tak jest i z nami. My jesteśmy oddzielonym ludem dla Pana. I dlatego musimy bardzo uważać, żebyśmy nie zanieczyścili. I jeżeli te nasze naczynia są oddzielone dla Bożej chwały, one stają się świętymi. Jeżeli Pan nas oddzielił od tego świata, my staliśmy się świętymi. A to, wiecie, świętymi, a to tak, jak u nas nieraz to bywa. Wiele różnych wyznań jest, tak? Pobyli na nabożeństwie i wyszedł, jak cygara zapalił, mówią, patrz jak ten święty dymi. Patrz jak dym mu idzie z tego. Wiecie? Kochani, nie da rady. Ciemność ze światłością nie da rady zjednać. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Pan nas oddzielił i chce, aby te naczynia nasze, to jest nasze ciało, oddzielone było dla Jego chwały. Aby ono oddzielone było dla użytku Bożego. I Paweł mówi, że wy jesteście świątynią, tu brat wspomniał, wy jesteście świątynią Boga żywego. Zdaje się, brat Tadeusz wspomniał. Wy jesteście świątynią, tak? I my mamy prawo tą świątynię zabrać. My mamy prawo. W takie miejsce, w takie miejsce, w takie miejsce. A tak trzymajmy, abyśmy ich trzymali w czystym miejscu. A Paweł mówi, ja karcę swoje ciało i podbijam. A ja czynię nie to, co ono chce, ja czynię to, co ono nie chce. No ja zastawiam, żeby ono było posłuszne. Wy wiecie, jeżeli pozwolimy naszemu ciału, o, ono dużo by chciało. Ono by dużo chciało i chce bardzo dużo. Ono by poszło tam, gdzie nie trzeba i robiło to, co nie trzeba. Ja chcę powiedzieć przed wami tak dzisiaj. Chwała Bogu za wewnętrznego człowieka naszego, odrodzonego w Duchu Świętym. I Duch Święty pociąga nas wzwyż. Duch Święty pociąga nas na zbliżenie z Panem. Duch Święty pociąga nas na uświęcenie, na osobność z Bogiem, do czytania Bożego Słowa, do zboru. Dzięki Bogu za Ducha Świętego. Chwała Bogu za Ducha Świętego. Drugi punkt, idziemy. Wykupienie ma potrójne znaczenie. Dzisiaj mówimy o uświęceniu. Nasze wykupienie ma potrójne znaczenie. Od czego, dlaczego i do czego. To jest nasze odkupienie. My jesteśmy wykupieni od władzy diabła, dla Boga Jego chwały i dla błogosławionej nadziei oczekiwania Pana Jezusa Chrystusa. Alleluja! Chwała Bogu! Złodziej przychodzi w nocy nie po śmiecie. Jak żelaziaki będziecie trzymać, on nie przyjdzie. A miejcie tam drogocenne rzeczy, to oni znajdą, oni wyniuchają to wszystko. I nie będzie, i nie będzie. My jesteśmy własnością Bożą. Naród wykupiony, zapieczętowany Duchem Świętym, po tą drogocenność idzie Pan. On chce ją zabrać stąd. Główny cel uświęcenia, jaki jest? Pan chce nas użyć. Pamiętajcie, że bez uświęcenia i czystego życia i serca Bóg nie może użyć naczynie, które On chce użyć. Nie może, czy to moje, czy twoje, nie ma znaczenia. On nie da rady, On nie może to uczynić. Pan chce użyć nas, to jest cel uświęcenia. Wy znacie, są naczynia gniewu, prawda? Są naczynia gniewu. No my przeznaczeni nie na gniew, Słowo Boże mówi. Chwała Bogu. Zgadzacie się z tym? My przeznaczeni nie dla gniewu, ale na otrzymanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wy wiecie, nie wszystkie naczynia w Nowym Testamencie są złote i srebrne. Paweł mówi, że są gliniane, prawda? I co mówi? My mamy ten skarb w jakim? W naczyniu glinianym. Chwała Bogu. W Nowym Testamencie nie musisz być złotym naczyniem, ale w Nowym Testamencie powinieneś być czystym naczyniem. Tu chodzi o czystość twojego naczynia. Już mówię, nie musisz być złotym, brylantem, srebrem, drogocennym. Możesz być glinianym. I ja mogę być glinianym. Ale Bóg chce, abyś ty był czysty. Aby twoje życie było czyste. To jest bardzo, bardzo ważne. Aby te naczynia były czyste przed obliczem Bożym.
Ważne, aby być czystym. I to pisze apostoł Paweł do Tytusa, już wcześniej czytam, bo jest 12 godzina, do Tytusa. Będziemy, kochani, się starać, abyśmy byli czystymi przed obliczem w dobrym uczynku. To nie znaczy pokazać samego siebie, ja podkreślam. Nie będziemy starać się pokazać tylko komuś samego siebie, tu nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, żeby pokazać ciebie, że ja taki jestem dobry, że taki święty. Nie. No dlatego, że Bóg nas wybrał. Bóg ciebie wybrał, Bóg mnie wybrał. Święte życie to życie chodzenia w świetle wysokiej ceny naszego odkupienia. Czy ja sformułowałem to dobrze? Powtarzam. Święte życie to życie chodzenia w świetle wysokiej ceny naszego zbawienia. Ludzie nieraz mówią, ty wiesz, ja mam tyle pokus, tak dużo, ja nie mogę żyć święcie. Ja mam tyle pokus, różnych pokus, ja nie mogę żyć święcie. Kochani, chcę podkreślić, jeżeli prawidłowo ocenisz cenę twojego wykupu, będziesz żył prawidłowo. Powtarzam, jeżeli prawidłowo ocenisz cenę twojego wykupu, będziesz żyć prawidłowo. Nie zechcesz zasmucić oblicza Bożego. Jeżeli ja mam garnitur za $2000, a ja takiego nie mam, ale powiem, to ja będę patrzał, gdzie ja siadam. Na jakie krzesło. Prawda? Ktoś mi do domu przyzwał, czy w autobusie patrzę, chusteczką wycieram, bo ja mam drogie ubranie na sobie. A jeżeli ja mam garnitur za $2, to nie ma różnicy, gdzie ja siądę. W tym jest wieść. Rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? Pan odział nas w drogocenne, czyste rzeczy. Uważajmy, gdzie siadamy. Kiedyś do Kalifornii przyjechali ruscy migranci. Oni jeszcze nic wtedy nie wiedzieli. I za $2 pokupowali sobie takie garnitury, że tak błyszczały, wiecie? Błyszczały. Po $2 sobie kupili i tacy zadowoleni. Przyszedł deszcz, a to się rozleciało. Bo to były garnitury dla martwych ludzi. Ubrać nieboszczyka, go zakopać. Ale jeżeli Pan ubiera nas w drogocenne ubranie swoje święte, w czyste szaty białe, bracia, siostry, nie maszmy ich, nie brudźmy ich. Trzymajmy szaty swoje czyste i święte przed obliczem Bożym. Na nas patrzą dzieci nasze, na nas patrzą wnuki nasze, na nas patrzą ludzie. Trzymajcie wybranie swoje mocnym. Nie zdawajcie się, kochani, abyśmy dogadzali naszemu Panu. Co miesiąc jest Wieczerza Pańska. My się szykujemy. My się szykujemy. W naszym zborze w piątek jest post. Cały zbór w poście i w modlitwie, jak w niedzielę ma być Wieczerza Pańska. Ludzie się szukają. Ludzie się modlą. Ludzie starają się znaleźć swoją pomyłkę gdzieś. Może ja gdzieś zasmuciłem oblicze Boże. Oni stoją na kolanach. Oni modlą się. Jest specjalna modlitwa. Kiedy przystępuję do Wieczerzy Pańskiej, żebym ja mógł przeciągnąć rękę do kielicha. To są poważne rzeczy. To nie da rady tak leciutko. Nie, nie. To jest krew i ciało Pana Jezusa Chrystusa. Ja muszę być omyty i usprawiedliwiony, żebym ja mógł po ten kielich sięgnąć. A jeżeli nie, to Paweł mówi, że i wielu z was zasnęło, i wielu z was choruje, i wiele innych problemów dzieci Boże przeżywają, nie zdając sobie sprawy, że oni mają do czynienia ze świętymi rzeczami niegodnie. I Paweł mówi, jeżeli byście sami siebie sądzili. Ja nie chcę, żeby mnie mój pastor sądził. Ja nie chcę, żeby mnie Bóg upokarzał. Ja się sam, bo jak Bóg zacznie upokarzać, niech Pan Bóg się zmiłuje. To wtedy już za późno. Lepiej samemu się upokorzyć. I będzie dobrze. I Bóg pobłogosławi. Szykujemy się. Wiecie? Dlatego nasza cena jest bardzo ważna. Pan Jezus nas kupił. Jak drogo nas Jezus kupił. Dzisiaj nasze dzieci nie rozumieją ceny, jaką my zapłaciliśmy za nich. Nasze dzieci. Do taty lecą, daj tam mi parę tego. Oni nie wiedzą, jak te pieniążki ciężko dla niektórych rodziców przychodzą. A tak lekko ich rozpuścić, prawda? Do jednego ojca, mój pomocnik, pastor, brat Paweł, jego ojciec, on mi opowiada, przybiegli mi, tata, my tobie damy trochę naszych pieniędzy, jak tobie ciężko. On mówi, dzieci, ja waszych nie chcę, tylko moich nie ruszajcie. Wiecie, bracie, siostry, my jesteśmy kupieni drogą ceną Syna Bożego. On zapłacił życie. On zapłacił swoim życiem. Głównym celem uświęcenia, nie zapomnijcie, jest to, że Bóg mnie i ciebie chce użyć.
Nigdy nie dojdziemy do wysokości Bożych, nigdy, jeżeli nie przejdziemy proces uświęcenia, zaczynając ode mnie i kończąc na was. Tylko tak, my to uczymy w zborach, składamy na to wielką wagę, żebyśmy byli poddani Bożemu Słowu, chodzili dostojnie naszego powołania. Dostojnie naszego powołania. Bóg chce nas użyć i dodaję, a to jest naszym przywilejem. Jeżeli Bóg mnie używa, to jest naszym przywilejem. Wy wiecie, w Starym Testamencie, kiedy Bóg chciał coś pokazać i chciał pokazać swoją chwałę, to od razu był nakaz. Uświęćcie się. Oczyśćcie się. Ja idę do Starego Testamentu. Oczyśćcie się, bo Pan chce uczynić między wami wielkie rzeczy. Księga Jozuego, Księga Mojżesza i drugie miejsca. Uświęćcie się. Oczyśćcie się. Żeby nie było, że mąż z żoną przyszli pokłóceni na nabożeństwo. Dzieci z rodzicami pokłóceni i tak dalej. Atmosfera ciężka. Wy wiecie, ja już nieraz usługiwałem i mówię i powtarzam, że ja już nieraz po angielsku myślę, trudno mi przetłumaczyć. Nasz stan duchowy wpływa na atmosferę twojego zboru. Jeżeli przyszło parę osób zabrudzonych i to dobrze, wpływa na atmosferę zboru. Ja chcę przyjść, żeby moje życie nie było pałką w kole przenośnia w zborze, a było błogosławieństwem, żeby przeze mnie całe zgromadzenie Boże nie cierpiało. Ja chcę przynieść błogosławieństwo, ja chcę przynieść modlitwę. Paweł mówi, bracia, jak ktoś z was przychodzi, ktoś ma psalm, ktoś ma modlitwę, ktoś coś od Pana przeżył, ja przynoszę to do zboru. To są ważne rzeczy. Ja mam nadzieję, kochani, że coś my się dzisiaj nauczyli rano. Ja mam nadzieję. To jest pierwsza część. Nasze uświęcenie jest niemało ważne przed obliczem Bożym. Żyjmy tak, aby wieczność usprawiedliwiła nas. Aby gdy przyjdziemy tam, żeby się otwierają wrota, żeby popatrzyli nas i nie powiedzieli, a Pan co tu robi? My takich tu nie znamy. To będzie straszne. Ja już nieraz to wspominałem. Ja nawet nie chcę myśleć o tym. Pan oddzielił nas i prowadzi nas swoją drogą. Tak? Swoją drogą. Dlaczego Kościół na ziemi? Żeby głosić i zbawiać drugich, a nie dlatego, żeby wracać do świata. On jest dlatego, żeby głosić i wyrywać duszę. W śpiewniku pierwszym kiedyś była taka pieśń, ona dzisiaj jest. Ze zginienia masz wyrywać duszę, gdyż upływa czas. Zadanie Kościoła jest głosić Słowo Boże, żeby wyrywać ich z ciemności, żeby przyszli do zboru i powiedzieli, z tymi ludźmi jest Bóg. Z tymi ludźmi jest Bóg. Rozumiemy, bracia i siostry? Ja myślę, że pomodlimy się razem, prawda? Przyjdziemy do modlitwy. Jeżeli kogoś dotknęło Słowo Boże, dziękujcie Bogu za to, to nie moje. Bogu za to chwała. Wstaniemy, będziemy uwielbiać naszego Pana. Amen.